Dąbrowie Górniczej śmieci trafiają pod ziemię. Na dwóch największych osiedlach w mieście uruchomiono właśnie podziemny system zbierania odpadów, który ma być alternatywą dla dotychczasowych pojemników. To pilotażowe rozwiązanie, które ma zachęcić nie tylko do segregacji odpadów, ale i dbałości o estetykę wokół koszy na śmieci. Kontenery są umieszczone głęboko pod ziemią. Są większe, prawie dwa razy większe niż te tradycyjne dzwonki, do których mieszkańcy wrzucali papier, szkło, plastik i metal. To, że są większe, sprawi, że ciężarówka będzie musiała albo będzie mogła przyjeżdżać rzadziej. Ale co ważne, może się też wydarzyć, że ten pojemnik będzie się częściej zapełniał, więc w tym momencie przy 80% wypełnienia będzie informacja od systemu, że należy wysłać na miejsce ciężarówkę. Ta powinna odebrać śmieci w ciągu 24 godzin, co pozwoli zapełnić pojemniki w całości. Co istotne, dzięki takiemu rozwiązaniu śmieciarka będzie pojawiać się na osiedlu rzadziej, a to z kolei zmniejszy koszty odbioru odpadów. Wykonawca podjeżdża samochodem HDS, czyli to jest taki samochód, który odbiera również odpady z dzwonów. Cała konstrukcja jest podnoszona do góry. W tym momencie, kiedy pojemnik zostaje wyciągnięty z ziemi, zamyka się, blokuje się otwór, z którego zostaje wyjęty i otwiera się nad pojemnikiem, śmieci się wysypują. Zakład Gospodarowania Odpadami dodaje, że nowoczesne pojemniki mają również blokady zapobiegające przypadkowemu wpadnięciu tam na przykład małych bezdomnych zwierząt. W ramach pilotażu podziemny system odpadów uruchomiono przy ulicy Piłsudskiego oraz Wojska Polskiego, ale miasto jeszcze w tym roku chce postawić je w dwóch kolejnych miejscach.